7 dzień lutego 2014 roku. Dzisiaj oczy całego świata skierowane są na Soczi, no ale już po zakończeniu ceremonii otwarcia igrzysk, zimowych igrzysk olimpijskich w pięknej rosyjskiej miejscowości rozpoczynamy transmisję z Pucharu Halowej Ligi Piłki Nożnej. Jest Alex Liga, spotkania półfinałowe. Czas zacząć dzisiaj jeden mecz, pojedynek. Ultimate Team Bydgoszcz, Grudziądz Team. Ultimate prowadzi już 1-0 po bramce Ireneusza Szczęsnego. No i dużo nie brakowało, a mogłoby być już 2-0, gdyby uderzył tą piłkę Mikołaj Laskowski. Szybciutko składy zespołów. Numer 0 to strzelec bramki Ireneusz Szczęsny. 2 napierała. 5 Laskowski, również z piątką na koszulce Piotr Surgot. 8 Femi Adenuga, 10 Grzegorz Słukowski. Numer 14 to Grzegorz Muzykiewicz. No i bez numeru również Karol Bilski w bramce z jedynką Mariusz Tatera. Grudziądz Team 2, Wojciechowski, 3 Panter, 6 Rybik, 7 Kroch, 16 Olszewski, 20 Przybyłek w bramce z jedynką Maciej Gzela. Rozpoczęli od rzutu rożnego zawodnicy z Grudziądza. Przybyłek. Panty. Rybik. Na boisku. Jest. Również oczywiście Grzesiek Muzykiewicz, kapitan, z którym rozmawiałem dzisiaj. On przed momentem właśnie pojawił się na placu gry. Ma tak schowaną trochę rękę z tyłu. Dwa palce wybite wczoraj na jednym z treningów. No a dzisiaj już Muzykiewicz musi tutaj walczyć z rywalami w półfinale. No i teraz Muzykiewicz przerzucił sobie tą piłkę na lewą nogę. I jaka decyzja sędziego? Jest rzut rożny. No i teraz poprzeczka. Bilski, Muzykiewicz. Muzykiewicz. Wycofanie, przepraszam, do Szczęsnego. Szczęsny już rozpoczął akcję swojego zespołu. Napierała ponownie Szczęsny. Muzykiewicz, Szczęsny. No i broni Gzela. Długa piłka do przodu, szybciutko zagrana. Ruszyli do przodu. No, zawodnicy z Grudziądza. Ale będą oni teraz walczyć tutaj o to, aby odrobić tą jedną bramkową stratę. Przypomnę, że tutaj jeżeli po tej jednej, jeżeli będzie remis oczywiście w tym spotkaniu w regulaminowym czasie gry, no to wtedy czekamy na konkurs.
najpierw dogrywka, a później ewentualne rzuty karne. Teraz bronił Tatera. Dobrze wybronił strzał zawodnika z numerem 6. To Tomasz Rybik. Olszewski. Olszewski do Rybika. Ten niedokładnie odebrał tą futbolówkę do Amka Olszewskiego. Teraz kilka takich wymian podań. Muzykiewicz. Grzesiek Muzykiewicz do Szczęsnego. Muzykiewicz. Czekał tam na tą piłkę Surgot. Muzykiewicz jednak sam. Muzykiewicz, lewa noga, 2-0. Grzegorz Muzykiewicz strzelcem drugiej bramki dla Ultimate Team Bydgoszcz. No i za chwilę jeszcze w powtórce oczywiście zobaczą Państwo to, jak przeda się Muzykiewicz, z jaką łatwością tutaj, ile miejsca miał wolnego. Mógł spokojnie pomyśleć, zapytać się dokładnie bramkarza, gdzie chce, aby strzelił. No i po prostu to zrobił. No, obrona grudziącka naprawdę się nie popisała w tym momencie. No i trudno winić tutaj Maćka Gzele, jeżeli żaden z jego kolegów, a było tam dwóch zawodników Grudziąc Teamu, nie strzeże dostępu do jego bramki. Kolejna długa piłka do przodu. No i teraz po raz kolejny Tatera, będzie rzut rożny. No i nabiegał na futbolówkę Wojciechowski. Femi Adenuga. Zablokowany jest aut. Adenuga. Był tam Surgot. Teraz właśnie walczył o tą futbolówkę Piotrek. Muzykiewicz. Muzykiewicz, kolejna indywidualna akcja tego zawodnika. No i proszę, po raz kolejny miał dużo miejsca. Tym razem uderzał z dużo dalszej odległości. Ten zawodnik, który już tutaj kolejny sezon w rozgrywkach halowej Ligi Piłki Nożnej. No i jest trzecia bramka. Jest trzecia bramka dla Ultimate Team Bydgoszcz. Autorstwa Muzykiewicza, druga bramka Muzykiewicza w dzisiejszym spotkaniu. Proszę zobaczyć, teraz miał mniej miejsca, no ale co tutaj zrobiła obrona? Był tutaj Olszewski, Wojciechowski i Panter. No i to ich można winić za stratę bramki. Decyzja sędziego. Mamy rzut wolny. Czwarty faul drużyny Ultimate Team Bydgoszcz. Więc muszą uważać na te przewinienia. Krótko zagrana. A ta piłka Pantera z Wojciechowskim.
Olszewski. No i sami państwo widzieli, nic z tego nie wyszło. No, drużyna z Bydgoszczy strzela kolejną bramkę. Marcin napierała przy asyście Grzesia Muzykiewicza. Strzelcem kolejnego gola. Zaraz to zobaczą państwo jeszcze raz. Tutaj Muzykiewicz, długa piłka do przodu i pięknie główką Marcin napierała. Szykuje nam się tutaj mały pogrom drużyny z Grudziądza. Teraz dobrze wyszedł z bramki Tatera. Mariusz Tatera w tym sezonie jest naprawdę bardzo dobrze dysponowany. Przypomnijmy, że drużyna Ultimate Team Bydgoszczy zagra w barażach Stalex Ligi. Zagra w najbliższą niedzielę z drużyną Unisław Team. No i tutaj Tatera i spółka będzie musiał wejść na naprawdę bardzo, bardzo wysoki poziom. A inne pary barażowe: Skoda Unisław Friends, Unisław Team, Ultimate Team, jeszcze WSD Ekopol i Wojownik Wapcz kontra Grudziądz Team. Ta piłka zablokowana. Muzykiewicz. Kolejna okazja dla drużyny bydgoskiej. Próbuje Karol Bilski. Teraz już akcja z drugiej strony. Olszewski. Wybicie piłki do tyłu. No i to jest faul. I to jest piąte przewinienie drużyny Ultimate Team Bydgoszcz. To jest piąty faul, a więc każdy kolejny faul będzie już ukarany przedłużonym rzutem karnym, ale jeszcze minuta 20 sekund do końca. A więc to jest już naprawdę bardzo mało czasu do zakończenia pierwszej połowy tego spotkania, w której drużyna Ultimate Team Bydgoszcz prowadzi pewnie 4-0. Kroch, no ale to był bardzo zły strzał w wykonaniu, znaczy nie wiem, czy to był strzał, czy podanie do bramkarza, możemy powiedzieć, w wykonaniu zawodnika z Grudziądza. Jeszcze 45 sekund. Rozpocznie od bramki Tatera. Czy Grudziądz Team strzeli tutaj jeszcze chociażby jedną bramkę, która pozwoli chociaż mieć nadzieję na tą drugą część tego spotkania? Kolejny strzał zablokowany. No
i jest kolejna bramka, ale bramka dla drużyny z Bydgoszczy. Grzegorz Sułkowski, strzelcem piątej bramki dla Ultimate Team Bydgoszcz. No i to jest pogrom. Zobaczą Państwo to jeszcze raz. Tutaj piłka do Muzykiewicza. Obrócił się z futbolówką. No i pokonał Gzele. Jeszcze ostatnie sekundy. Zablokowany strzał Przybyłka. Dwie sekundy do końca. No i to jest koniec pierwszej połowy. Do przerwy pogrom. 5-0. Rozpoczęła się druga połowa spotkania pomiędzy Ultimate Team Bydgoszcz, Grudziądz Teamem. 5-0. Pogrom. Po pierwszej połowie. Zobaczymy, czy jest w stanie drużyna z Grudziądza. No, spróbować jeszcze nawiązać walkę przez te najbliższe 19 minut, które pozostały do zakończenia regulaminowego czasu gry. No i może teraz drużyna z Grudziądza. Przybyłek do Wojciechowskiego. Broni Tatera jeszcze Wojciechowski. Reklamuje tam faul Tatera, no ale wszystko zgodnie z przepisami. 5-1, no i Grudziądz walczy, Grudziądz się nie poddaje. Okazja, Amadeusz Olszewski. Mamy rzuty rożne. No, muszą walczyć. Grudziądzanie, jeżeli chcą tutaj jeszcze
osiągnąć jakiś w miarę przyzwoity wynik. Aby no, nie być pogrążony. Tak bardzo. Tymczasem faul Grudziądz Teamu, drugi faul. No i jest bramka z tego rzutu wolnego. Szósty gol dla Ultimate Team Bydgoszcz, strzelcem Marcin Napierała. Podanie z tego rzutu wolnego, no i strzał lewą nogą obok Maćka Gzeli. Kolejna długa piłka do przodu. Może teraz. No i kolejna bramka dla drużyny Ultimate Team Bydgoszcz. Ireneusz Szczęsny strzelcem tej bramki. Zobaczmy to szybciutko jeszcze raz. Tutaj Szczęsny pokonał Maćka Gzelę. O, kolejna okazja dla drużyny z Bydgoszczy. Bydgoszczanie walczą do samego końca. O to, aby tutaj wyjść na jak najwyższe prowadzenie. Tymczasem żółtą kartką ukarany Ireneusz Szczęsny. A więc w osłabieniu przez 2 minuty Bydgoszczanie. No i już powerplay goal dla Grudziądz Teamu, Mateusz Wojciechowski, 7-2.
Grudziądz z nim przejmuje piłkę. Rusza Tomek Rybik, no i broni z poświęceniem. Mariusz Tatera ten strzał. Mamy chwilę przerwy w grze po tym przewinieniu. A trzy faule ma już na swoim koncie drużyna Grudziądz Teamu. No i już możemy wznowić grę. Teraz jest kolejna okazja, no i jest rzut wolny, jest żółta kartka dla Mateusza Wojciechowskiego za zagranie piłki ręką. No i muszą się bronić Grudziądzanie. Zobaczymy, co wymyślą te zawodnicy z Bydgoszczy. Mają jeszcze minutę 10 sekund, aby zdobyć tutaj powerplay gola. No i kolejny atak Bydgoszczan. Femi Adenuga, piłka na prawą stronę, Surgot. Adenuga, ponownie Surgot, Femi Adenuga. No i było blisko pokonania Maćka Gzeli. No i już Gzela szybciutko do przodu. Strzał Adenuga, zablokowany, obroniony przez Maćka Gzelę. Teraz ten strzał także obroniony, próbował Marcin Napierała. Długa piłka do przodu. Teraz Surgot będzie rzut rożny.
Piłka na prawą stronę. Będzie walczył tutaj Grudziądz Team Rybik. No to jest 5 bramek różnicy. 10. 9 minut do końca. Rybik. Wojciechowski. To podanie bardzo niedokładne. Jeden uga. Tatera, długie wybicie piłki do przodu. Teraz piłka do Krochna. Jest okazja dla drużyny z Grudziądza, niewykorzystana. No jest kolejna bramka dla Ultimate Team Bydgoszcz. Grzegorz Sułkowski, asysta Marcina Napierały. 8-2. Tutaj Napierała oddał futbolówkę do Sułkowskiego. Tym ślizgiem sięgnął tą piłkę lewą nogą. Jaka decyzja sędziego? Rozpoczyna Mariusz Tatera. Muzykiewicz. 5 fauli na koncie Grudziądz Team. No i proszę, teraz pressing się opłacił. Trzecia bramka dla Grudziądz Team, a jej strzelcem Tomek Rybik. No to jest ciągle spora, naprawdę spora strata zawodników z Grudziądza. Rozpoczęli zawodnicy Grudziądza, atakują. To jest żółta kartka dla Grzegorza Muzykiewicza. Z rzutu wolnego w wykonaniu Pantera.
Oni ruszyli już do przodu. Zawodnicy z Grudziądza, ale piłka opuściła plac gry. Femi Adenuga bez faulu, Adenuga ma piłkę na lewej nodze, no i była pusta bramka, ale nie było tam nikogo w polu bramkowym, kto mógłby sięgnąć tą piłkę. Tymczasem próbuje Krochn, no i jest czwarta bramka dla Grudziądz Teamu, powerplay goal 8-4. A więc Muzykiewicz spokojnie może powrócić już na plac gry. No i rozgrywać swoje dalej swoje spotkanie. Jest teraz okazja dla drużyny z Bydgoszczy, nie sięgną futbolówki jednak Muzykiewicz. Ale proszę, no nie potrafią wyjść z kontrą Grudziądzanie, no i o czas prosi Grudziądz Team. Wycofany bramkarz za Gzele Mateusz Wojciechowski. No i próba w 3 minuty odrobienia 4 bramek. Sytuacja niezwykle ciężka. Krochn nie trafia. No i trzeba szybko się wycofać, szybko. Potem przejąć piłkę. Kolejna. No i teraz jeden z zawodników Grudziądza, Tomek Rybik, obronił swój zespół przed stratą bramki.
Dwie minuty broni Tatera. Pusta bramka. Tylko przez moment niewykorzystana. No i teraz futbolówka do Krochna. No i to była doskonała okazja do strzelenia gola. Ale było blisko przejęcia tej piłki. No i to jest rzut wolny, tak jest. Nie można grać z bramkarzem w polu bramkowym. A jako, że Wojciechowski zastępuje w tym momencie bramkarza, no to mamy rzut wolny z linii pola bramkowego. Jest faul. No i żółta kartka dla Grzegorza Sułkowskiego. Gramy na gwizdek. Rzut wolny numer 6 to Tomasz Rybik. Jest okazja, no jest bramka dla Grudziądz Teamu. Piąty gol strzelcem Paweł Przybyłek. No jest to oczywiście power play goal. Muzykiewicz zatrzymany, dla kogo piłka? Minuta do końca, piłka dla drużyny z Grudziądza. Ależ teraz błąd, pusta bramka. Nie wykorzystał tego grający z numerem drugim Marcin Napierała. Wojciechowski, Przybyłek. Ten mecz za 45 sekund się zakończy. Wojciechowski do Krochna. Jeszcze aut dla drużyny z Grudziądza. Wojciechowski. Wojciechowski sam zablokowany. Jeszcze okazja, Krochn. 8-6. No ale do końca 22 sekundy. No i teraz proszę, będą grali na czas. Muzykiewicz. Niedokładnie do Krochna, jest rzut rożny. Krochn. Będzie jeszcze jeden stały fragment gry. 10 sekund. Okazja, Wojciechowski. No ale do kogo zagrała ta piłka? Jest rzut rożny. 2 sekundy do końca. To jest okazja może na jedną bramkę. Ale tej bramki nie ma. Ultimate Team Bydgoszcz w finale Pucharu Stalek z Ligi 8 do 6. A my zapraszamy już w najbliższą niedzielę. Godzina 16. Spotkania barażowe halowej Ligi Piłki Nożnej Stalek z Liga. Do zobaczenia, do usłyszenia.